Słowo, motto na to dzisiejsze nasze spotkanie z psalmu 111. Z całego serca chcę chwalić Pana. W Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie. Mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Wersety 1 i 2 tego psalmu 111. Tak, Panie, parafrazując te słowa, chcemy chwalić Ciebie z całego serca. We wspólnocie tej również, na tym zgromadzeniu. Można nazwać to miejsce duchową wspólnotą uwielbienia Ciebie, duchową radą, którym każdy może otrzymać dobrą radę, aby żyć dla Ciebie. Ogłaszać wielkie dzieła Pańskie, doświadczyć tych dzieł, bo kto miłuje Cię, właśnie doświadcza dzieł Twojego miłosiernego i pokornego serca. Teraz zaśpiewamy pieśń do Ducha Świętego. Niech Duch Święty pomoże nam te słowa, które słyszeliśmy, wypełniać. I całe spotkanie niech prowadzi Duch Święty przez Maryję, swoją umiłowaną oblubienicę, przeżywając kolejne spotkanie pod opieką Marii, która jest Królową Pustelników. Rozważamy życie i świętość świętych pustelników. Nie zawsze może byli oficjalnie nazwani świętymi, tak jak dzisiejszy święty Talazjusz z Libii, ale był to człowiek, który umarł w opinii świętości, żył na pustyni, więc wzywać będziemy tych świętych, którzy w ukryciu żyli dla Boga. Chcemy ich odkrywać w tym czasie, także w tym miejscu. Rozpalaj serce me, Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Święty, rozpalaj serce me, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, nie gaśnie. Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj.
Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Teraz usiądźmy, będzie przed Panem Jezusem prowadzona jeszcze medytacja. Niech Duch Święty właśnie rozpala nas, oświeca. On jest światłem, On jest życiem, On jest pięknem, mądrością, On jest naszym szczęściem i chwałą. Panie, pobłogosław tą prostą, krótką medytację. Zawsze na spotkaniach jest czas na to również, żeby była medytacja o danym świętym, o jego życiu, o jego duchowości, pismach. Przyjdź, Duchu Święty. Kerios, alamaszta, kerios. Więc Talazjusz z Libii, święty mnich, żył na pustyni libijskiej, mniej więcej w połowie VII wieku po Chrystusie. Był zaprzyjaźniony z wieloma ówczesnymi pustelnikami, którzy żyli głęboko nauką Pana, między innymi ze świętym Maksymem, wyznawcą. Przez jakiś czas był wygnany z miejsca, w którym przebywał jako przełożony, ale wrócił ponownie i nauczał kolejne pokolenia mnichów, pustelników. Ten święty napisał dzieła o wstrzemięźliwości, o miłości Bożej, ogólnie o życiu duchowym. Te teksty są bardzo krótkie, jednocześnie głębokie i natchnione, bo Talazjusz z Libii żył w Duchu Świętym, bo był to człowiek, który kierował się natchnieniami Ducha Świętego. Duch Święty w nim przebywał. Między innymi takie słowa o pysze duchowej, jak ją usunąć. Pychę duchową usuwają modlitwa ze łzami, nie pogardzanie nikim. Wreszcie wydarzenia, które dzieją się wbrew naszej woli. Kolejna myśl. Moc modlitwy, moc miłości, moc pokory pojawia się u człowieka, który uniża się przed Bogiem. Pobudza swój umysł do modlitwy.
stara się umysłem niszczyć złe myśli. Nie dopuszcza, aby w jego sercu była złośliwość i nienawiść. I kolejna myśl. Dzieci Boże, to ci, którzy otrzymali moc, aby stać się nimi, również poprzez panowanie nad swoimi złymi skłonnościami, pragnieniami, namiętnościami. Dzieci Boże nie żyją według pychy tego świata i pożądliwości serca, ale według pragnień Boga Ojca. Kochać każdego człowieka. Usiłuj kochać każdego człowieka na równi, a oddalisz w ogóle wszelkie namiętności. Miłość Boża uwalnia od chorych, niebezpiecznych namiętności serca i ciała. Przez badanie Bożych słów Jezusa człowiek uczy się poznania Boga, szuka prawdy i znajduje ją. Badaj więc Boże słowa żarliwie i pobożnie, tak jak Maryja, która wszystkie słowa o Bogu, o Jezusie, swoim Synu zachowywała i rozważała w swoim sercu. Zamknij swoje zmysły w twierdzy wyciszenia. To znaczy, niech twój duch będzie pełen spokoju i wewnętrznego skupienia. Twoje serce, twoje myśli. A Pan cię uwolni od zamętu tego świata. Miłość własna jest początkiem zła duszy. Miłość własna tak bardzo przywiązana do przyjemności ciała. Miłość własna czyni krzywdę duszy i ciału. Wyrzeknij się tej miłości, aby przyjąć miłość jedyną, Jezusową. Ona jest początkiem wszelkiego dobra duszy i ciała.
Dobre serce wydaje dobre myśli, dobre uczucia i pragnienia. Jaki bowiem jest skarbiec, takie są i myśli, jakie serce, takie Twoje czyny i słowa. Panie, uwielbiamy Cię za życie i świętość Talazjusza z Libii. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że tu jesteśmy, że możemy trwać przy Twoim sercu, przy sercu Maryi. Uwielbiamy Cię, Panie. Kto pragnie, może wypowiedzieć swoją modlitwę teraz, uwielbienie, ale proszę, żeby to uczynić tak bardzo wyraźnie, też na głos, mocno. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, w Twoim gorejącym sercu. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, w ciele i krwi Twojej. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, we wszystkich osobach uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Maria Malosz Alametonon, Adonai, 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 Ivacha Matko Maricha Elohesholai, Ivacha Malehesal, Adonai, Adonai, Adonai. Bądź uwielbiony, Panie.
i wywyższony w nas. Prosimy również, pobłogosław nas, abyśmy mogli za chwilę przeżyć spotkanie z Tobą w sakramencie miłości, we mszy świętej, przyjmując Ciebie całym sercem i ciałem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.